Magda, jesteśmy dzisiaj na pokazie Dawida Wolińskiego. Ja chciałam zapytać, za co cenisz jego projekty? Dawid Woliński przede wszystkim stawia zawsze na kobiecość, tak? Jego projekty są takie zwiewne, delikatne, eleganckie. A ostatnia suknia, którą widziałam na Instagramie u Dawida, Alicja po drugiej stronie lustra, po prostu mnie zachwyciła, a plecy to majstersztyk. Czego się spodziewasz po tym pokazie, po pokazie zapowiadającym jakby kolejny sezon? Tego nie wiem. Myślę, że kontynuację jego twórczości, przede wszystkim suknie, bo z tego jest znany najbardziej. Zwiewne, delikatne, muślinowe suknie, na to liczę. No i oczywiście męską kolekcję, chociaż nie wiem, czy teraz będzie męska, podobnież ostatnio nie. Ostatnio była. Ostatnio była i była całkiem ciekawa i myślę, że bardzo udana. Udana jest też dzisiaj twoja stylizacja. Wyglądasz przepięknie, suknia naprawdę robi wrażenie. Skąd ten pomysł na właśnie... Wiesz, taką długość, zawsze nosisz krótkie, fajne rzeczy, a tutaj widzisz inaczej. Pomysł wpadł dzisiaj szybko do głowy z butiku polskich projektantów. Polska projektantka Bonisławska, najnowsza kolekcja, matrioszki, malowany jedwab. Myślę, że kreacja mówi sama za siebie. Dziś zdecydowałam się na taką bardzo spektakularną, bo jest spektakularny pokaz. Magda, coraz więcej u ciebie projektów telewizyjnych. Ja obserwuję ciebie w mediach społecznościowych i ciągle gdzieś tam się przewijasz. Telewizja to jest taki twój klimat? To jest to, co kochasz? To, co chciałabyś robić? Nawet dzisiaj miałam nagranie jednego z programów TTV, Klauzula. Klauzula nie pozwala mi mówić niestety. Emisja programu będzie we wrześniu. Zapraszam serdecznie. Tak, ja dobrze się czuję w telewizji. Myślę, że coraz lepiej. I wiem, że telewizja daje największą popularność. To nie Instagram, to nie portal ale plotkarskie, o nie, to i daje telewizja. Ktoś to powiedział, że jednak telewizja, nie media społecznościowe. Nie media społecznościowe, to telewizja daje. Po moim wystąpieniu w Dwójce, w Pytaniu na Śniadanie, 8000 razy wzrasta mi w analityce wejść na bloga. Wow, no to ja życzę ci powodzenia i więcej tych występów. Trzymamy kciuki. Dziękuję serdecznie.